Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, oto przed wami panie i panowie, mój Boże, jaka mapa przed nami. Jakub to po raz trzeci do nas wyszedł z mapą i nagranie tej mapy zajęło mi strasznie długo. Powód był bardzo głupi i nie chcę się do niego przyznawać, ale nie mogłem zainstalować Forge'a na komputerze, nawet zrobiłem format i tak dalej, bo co widzicie, jest dużo modów na tej mapie. Powód był bardzo głupi, nie przyznam się, moja głupota straszna, ale w końcu mamy tą mapę przed nami. Panie i panowie, jest to, jeżeli byliście na streamach, to widzieliście, że grałem w taką grę, która nazywa się Enter the Gungeon. Enter the Gungeon jest to roguelike typu Isaac, tylko że wszystko jest, cały film, tematyka cała dookoła jest broni. Także dokładnie jest zrobione właśnie Enter the Gungeon w Minecrafcie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwsze co, musimy skrzynkę startową sobie otworzyć i mamy KCA Smart Kaliber 50, to jest snajperka. Krótko mówiąc, nie mam pojęcia, jak to działa, ale musimy sobie amunicję do snajperki wziąć. Tutaj mi się wydaje, że tak o to chodzi. I tak, mamy amunicję do snajperki, super, o to chodziło. To jeszcze możemy tym strzelać. To jest w ogóle ta amunicja. Trzeba przeładować, tak? Jak te broni działają? Proszę bardzo, tu mam amunicję do tej broni. Dobra, weźmy sobie tego w opór. Nie mam pojęcia, ile tego wziąłem. Wziąłem jedną amunicję, tak? I teraz mogę przeładować, ale będę miał... Nie, 4x4. Okej, czyli to trzeba wybrać w ten sposób. Dobra. To ja wezmę tego więcej w takim razie. Możemy jeszcze i tu jeszcze jak? Jesus, okej. I teraz mamy tak, info, changelog i zasady. Nic nie widzę, bo nie mam full ekranu. Here we go, teraz mam full ekran. Enter the Gungeon in Minecraft by Jakub Tor. Jest to info, mapa będzie odzorować grę Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. W Minecrafcie dedykowana dla MC. Dziękuję bardzo. Możesz dołączyć na Discord, aby najszybciej dostawać najnowszą wersję mapy. Jeśli chcesz, możesz nawet pomóc w budowie. Tu macie Discorda, Discord też jest w opisie. Jestem też na nim, także zapraszam na tego Discorda. Zacznijmy, co? A gdzie jest samolot jako coś podobnego? Na razie nie ma, rozpocznij. Nope. Powiedziałem rozpocznij. Nope. Nie masz opcji, musisz rozpocząć. To klewy, okej, okay, start. Zaczynamy. Twierdza Władcy Ołowiu. I jak widzicie, i zobaczycie zresztą, wszystko jest faktycznie zrobione dookoła broni. Nie wiem, czy on dostał, czy nie. Nie dostał. Nie mam pojęcia czemu. Bo nie mam pojęcia, czemu nie dostaje. Okej, okay, w porządku. Muszę bym przeładować, staję. Poczekaj. Muszę bym przeładować. Czemu ty nie dostajesz? O, tak z bliska to jest snajperka. Czemu ja muszę z bliska strzelać? To jest snajperka. Nie ma najmniejszego sensu. Okej, okay, czy ty dostajesz w ten sposób? Nie, muszę być blisko ciebie, okej. Okay. To jest głupie. Halo. No, czemu on nie dostaje z tego? Muszę przeładować teraz, zaraz umrę. No, padnij w końcu, Jezus Maria. Czy muszę jakoś specyficznie trafić, czy co? Nie wiem. O, there we go, w końcu umarł, okej. Okay. Ja mam niestety tutaj życia. Nie odzyskuję zdrowia, niestety, okej. Okay. Okej, panowie, okej. W porządku. Ja mam pojęcie, co ja robię źle. Pierwsza są styczność z bronią w Minecraftie jakąkolwiek. Teraz padł. Teraz umnę i tak, więc to nie ma znaczenia żadnego w sumie. Muszę przeładować, staję, poczekaj! Shit, tego tutaj nie zabiję! To jest po mnie. O, oh, wow, okej. Okay. Lagi. Ja mogę dostać lepszą, czy ja mogę sobie wziąć lepszą broń na start? Bardzo bym chciał lepszą broń. Na przykład, nie wiem, co to może być fajne? Glock Galil na przykład. O, ammo type assault rifle, okej. Okay. Zakładam, że mam taką amunicję przy sobie, więc mogę przeładować tą broń. Tak, mogę przeładować tą broń. Ta amunicja jest taka, okej, okay, assault rifle, mam amunicję przy sobie. Dobra, spróbujemy z tą bronią, zobaczymy, jak nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że lepiej, rozpocznij. Okej, okay, mamy teraz Galila, co? Okej, zobaczmy, jak nam pójdzie z tego. Okej, okay, myślę, że się nie spią. Gdzie jest ten typ, który mnie zabił? Tutaj. O, i teraz jest lepiej. O, ta broń jest znacznie lepsza, ta broń mi się podoba. Miejmy nadzieję, że z tą... Oho! To co, zrobimy coś więcej? O, my gry! Okej.
ta faktycznie trafia ich z daleka i to jest spoko. Ok, muszę sobie więcej amunicji Assault Rifle wziąć. Ok, jestem ciekaw jak długa jest ta gra. Ale zobaczymy oczywiście. Wezmę tego w ciul, żebym miał na przyszłość. Nie chcę tego, chcę to. Dziękuję. Ok, chodźmy tu najpierw, jest ciemno. Nie mam już chyba... Uj, to jest ciężko wykrywać tą broń czasami. Co za duch jest? O nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Zostawcie, no bujaku. Kurde, obydwoje tu idą, niedobrze, dobrze, trzeba przeładować i się wycofać. To już w pokoju nie jesteśmy zamknięci, to jest plus. Dobra, zdążymy jeszcze strzelić za koleś. Bo to jest ten duch w ogóle gdzieś. Jest jakiś sprzęt, gdzie jest ten duch? Halo, panie duchu? Nie jest ten duch tam, Jezus. Okej. Okay. Jak on nawala w ogóle? Co za koleś? Padł? Nie padł, okej. Okay. No, panie Leon zawodowy, ja ci dam. Jezus Maja, zaraz umrę. Gdzie jest jakieś zdrowie? Regeneracja, zwiększenie zdrowia, okej, okay, spoko, to nie jest regeneracja. Czy to jest, to są pieniądze w ogóle, powinienem to zbierać, tak by the way. Ja tego nie robię, to są pieniądze oczywiście. No dobra, słuchajcie, jest cienko. Jest mało zdrowia. Dalej tym coraz ciężej. Ale jak umrzemy, to przynajmniej spróbujemy sobie jeszcze raz, także nie ma tego złego. Dobra, chodźmy do tego pokoju, który mi się bardzo nie podobał. Zobaczymy jak to będzie. Nas tu czeka. Okej, okay, bojaki. Fajne. Zabojak weteran tam chyba. O mój Boże, okej, okay, to jest skrzynka w ogóle, przydałaby się jakaś broń nowa. Zabiją mnie, zabiją mnie, zabiją mnie, zabiją mnie, zabije mnie ten koleś. Oni tu się pojawili nowi. Shit! O, nabojak weteran mnie załatwił. Ale okej, okay, nie ma tego złego. Możemy rozpocząć jeszcze raz i iść im przywalić w łeb. Tak właśnie zrobimy w tym momencie. Nie wiem, ile tam się pojaspiło rzeczy. Tu mogę w ogóle, tu jest skrót tutaj. Halo, dzień dobry, co tutaj zostanę? Dostałem Desert Eagle'a. Czy ja mam w ogóle... A, tu mam pewnie zdrowie. Chociaż nie, to jest do jedzenia. Mam tylko w ogóle amunicji? Nie, mam tylko amunicji. Super. Dobry start. Możesz wziąć wszystko. Zakładam, że wypadałoby wziąć na początku każdą amunicję, żeby mieć do każdej broni. A czy ja pomyślałem o tym? Nie. Dobrze, załatwiony. Ktoś tu jeszcze jest? Nie, żebym się nie przypadkiem. Dobra, na spokojnie, lecimy. Czy waliło? Nie, to jest zwiększenie zdrowia tutaj lata mi dookoła, okej. Okay. Dwa serduszka już straciłem, co my tu mamy jeszcze? Teren, on mnie załatwił chyba co wcześniej, mi się zdaje. Bo klika się w sumie chyba lepiej, jak będę klikał. To są w głowę koleś? Papuga! Ła! Co ty papugę robisz? Tak, jak klikam jest lepiej. Będę klikał w takim razie. Co to za koleś tam jest? O nie! A bo jak nie widzi? Mam bardzo... O Jezus Maria! Bardzo duży zasięg w sumie ci wszyscy. Kuźwa tutaj. Tu idzie? Niestety tu idzie. Chyba będę w niego nawalał. Czym mam, nie? Czekam te małe i mi się przeładowują mi się te małe amunicje. Niekoniecznie o to mi chodziło, nie? Dobra, wycofamy się trochę. Bo on tu niestety idzie. Czy ten porkchop mi faktycznie odnowi tutaj rzeczy? Nie mam amunicji do tego. Teraz przeładować. O Jezu, on tu idzie! Szybko dasz, bo on tu szedł. Okej. Okay. On tu będzie szedł teraz za mną. Ale on mnie już zgubił. Nie, nie zgubił mnie. Jest tutaj cały czas. Zdychaj! Szybkie! Gdzie jest sklep jakiś albo coś, żeby sobie kupił zdrowie? I dead. W końcu nie dostałem nic z niego. Ma to sens, mam 10 sztabek żelaza. Mam nadzieję, że będę mógł coś zajebistego za to kupić. Przejście dalej jest oczywiście tutaj. Tu mam kolejne żelazo. Tych sztabek mam 13, już dam sobie tutaj. Jestem ciekaw, czy mogę tym się uleczyć. Zakładam, że nie. Nie, nie mogę oczywiście. Chyba nie regeneruje też się, co jest w sumie logiczne, bo jak się traci życie w Enter Gungeon, to się traci na... Amen, tu jest boss. Zakładam, że to jest boss. Już się boję, bo jak boss tutaj wygląda. Rodzin, dobra, co poczyściłem? Wszystko? Nie. O, super! Strażnik, no tak, to na pewno... O mój Boże, no to na pewno sobie z nim poradzę. Szczególnie, że postanowiłem teraz przeładować. Dobrze,
Zajebiście. Rozwalony. Nie wiem, co on tam dał mi, co to zniknęło. O, tu jest kolejny taki, świetnie. Dobra, ewakuacja, jak najbardziej ewakuacja tutaj. Trzeba amunicję sobie wziąć i przeładować. On tu przyszedł, świetnie. To jest po mnie. To jest po mnie. Jest. Nie wiem, czy... Nie poradzę sobie z nim, szczególnie, że muszę przeładować. Gdy go widzę za ogon, mnie atakuje od razu. Jaki w tym sens? I teraz wychylę i umrę. No, on tu jeszcze podszedł do mnie. Okej. Okay. Ale okej, okay, ja się nie poddam tak łatwo. Ja chcę chociaż pierwszego bossa tutaj w tej grze rozwalić. Bym był szczęśliwy sam ze sobą. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Idę po ciebie. Wie. Nadchodzę po ciebie. Idę skupać twoje dupko. Tędy? Ty może? Nie? Tu jest ślepy zaułek? Okej. Okay. Się pogubiłem. Mapa się tutaj zawiła. To jest chyba najbardziej zaawansowany mod. Znaczy mod. Najbardziej zaawansowana mapa, jaką dostałem. I zrobiona przez właśnie twórcę, tak od zera. To jest bardzo, bardzo fajne. Trzeba przyznać. Co tu się dzieje? O mój Boże! Co to jest? Idźcie stąd! Ale mi życie zjechały. To gdzie jest w ogóle ten typ, który tutaj był? On tu gdzieś był, nie? Tu mnie zabił, już go nie ma. Aha, okej. Okay. Spoko, poszedł sobie chyba na miejsce, gdzie był wcześniej. Tak, a czy on tu jest? Jest tutaj dalej, okej. Okay. Czyli fajnie, że oni wracają na miejsce faktycznie, gdzie byli. To jest? Halo? Proszę pana? Dobra, skaczę w miejscu, okej, okay, spoko. O, jest to sposób jakiś faktycznie na nich. W ten sposób, jest to sposób, jak najbardziej. Czy tu coś jeszcze jest? Okej, okay, jest ten koleś. Zapadł na szczęście, okej. Okay. Uuu, zaczyna się robić gorąco, zaczyna się robić cienko. Amunicji zaczyna mi brakować. Wezmę tego całej kwitunek, żeby mi nie brakło w najbliższym czasie. Mamy dalej, tu były te bloby, boję się co jest dalej na tą ścianą. Kolejny blob, one są mega szybkie, ale na szczęście na strzał jeden padają. To jakiś plus. Czy to będzie jakiś sklep w końcu? To jest sklep. To jest sklep! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, macie życie może? Sklepikarz wieśniak z kamy. Jestem ciekaw wieśniaka z kamy. Hello MTDJ Films. Za jedzenie, tak? No nie mam stare nic takiego. Hello, okej. Okay. Sklepikarz, hello. Za złoto, za szmy, okej, okay, okej, okay. O mój Boże, czy mogę tutaj dawać tutaj sobie z Panzerfaust, o mój Boże, i tak nie mam amunicji do tego. Natomiastowe leczenie, to mi się przyda. Thank you very much, natomiastowe leczenie 2. Thank you, to mi się bardzo przyda, thank you, very, very much, to mi się bardzo przyda. Nie starczy, bardzo fajny sklep zrobiony, mój Boże. Kupię sobie jeszcze taki, kupię sobie jeszcze takie, bo mnie stać. Kopiona mógł kupić, ale nie mogę, nie mam tak amunicji niestety. Jedzenie mi schodzi, jeżeli tu dostałem jedzenie. Czy co się stanie, jak wyjdę za ladę tutaj? Czy? Zrobicie? Nie. A jestem ciekaw, co się stanie, jak tutaj strzelę w sklepie, ale w sumie nie chcę sprawdzać. Nie chcę dostać w papę, uleczę się. Przede wszystkim, o jak dobrze. O jak dobrze. Okay, nie będę nic wyrzucał. Trochę się uleczyłem, tu mam jeszcze mistrz leczenia 2. Nie, jedynki same, okej, okay, nie kupiłem dwójki, to chyba ma dwójka, co wypiłem teraz, no bardzo możliwe. Zobaczmy, co jest w bibliotece za ten... fucking scared. Kim wy jesteście? Czemu idziesz do mnie? Patrzcie mnie ode mnie! Poszedł! Nie, 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 typie! Umiaku! No czemu ci nie mogę trafić? There we go, Jesus. Jeszcze jest? O nie, jestem duch pieprzony! I hate him, I hate him. Dude, can you not? Can you fucking not? Dostał, nie mam pojęcia jak. Fajnie, że widać, że dostaje. Widać, kiedy nie dostaje. Nie leczę się jeszcze, bo czekam na bossa faktycznie. Nie wiem, czy nie iść na bossa teraz. Okej, to ostro. Fajnie, że mogę kupować sobie tego zdrowia. Ile chcę tam, nie idę, tam jest ciemno, ja się boję. Pójdę sobie jeszcze jedną potkę kupić. Tylko wyrzucam to niepotrzebne mi to jest kompletnie. Tu był sklep w tą stronę, czy idę właśnie w paszczerwa? Nie, tu był sklep, okej. Okay. Dzień dobry. Panie i panowie, krótko mówiąc, potrzebuję potkę na leczenie. Idę na bossa, bo dlaczego nie? Patrzmy jak boss wygląda, będziemy mogli go klepać chyba i tak w kółko, więc to jest plus. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Boss był w tą stronę, tak, się otwiera. Tak, bardzo ładnie się otwiera zresztą. Alright.
się dzieje z tym w ogóle? Okej. Bossem jest szybkostrzelny szybownik, super, nie mogę nic zrobić. Kurde, dobra, zaraz się załatwimy, mam nadzieję. A, mu mało życia schodzi. Ja tak nie chcę strzelać, to w ogóle mi się źle strzela. Ale to jest Mewa Gatlinga, okej. Mewa Gatlinga jest bossem. Weźmy to sposobem, no, na pewno sposobem nie jest przerobywanie. On tu nie może trafić, okej, no spokojnie. Czyli on nie może mnie trafić, to jest dobrze, jeżeli ja go mogę trafić, to jest jeszcze lepiej. Chcę być w linii prostej do niego, bo będzie lipa. To z mnie strzela, okej. Ja go tam mogę klikać, na spokojnie. Gdybyśmy bossy tylko rozwalili, będę szczęśliwy. A ogólnie te postacie są zajebiście zrobione. NPC-ty i wszystko mega mi się podoba. Jeżeli robiłeś to wszystko sam faktycznie, to wow. Jeżeli miałeś team, też ludzi, któryś pomagał, też było też zajebiście, naprawdę. Trochę to zajmie, weźmy sobie popcorn czy coś. Jako, że tak będę klikał pomału. Czegoś się nie robi dla widzów, nie? I panie Mewo Gatlinga, właśnie padłeś. Sukces. Czy masz tutaj pomocników jeszcze, czy nie? Nie ma. Okej. Okay. Dostałem złoto, dostałem żelazo. Wow, okej. Okay. Czy jest kolejne piętro na tej mapie tutaj? Na soundtracku ja bym chciał. I'm sorry, nie mam włączonego nawet. Winda. Właściwy loch giwe. Okej, okay, czyli jest kolejny loch, panie i panowie. Wow, okej. Okay. Zobaczymy, jak sobie poradzimy tutaj. Na bojach kolejny. Hopla. Ty, odejdź ode mnie stąd. Odejdź stąd. Odejdź ode mnie. Spokoju. Au. No jak tu padnę, to już kolejnego piętra nie chcę przechodzić chyba. O, dobra. Okej, okay, zajebiście. Zobaczymy, ile tu przetrzymamy, jeżeli przetrzymamy. Długo to ok, jeżeli nie, no to nawet na pewno nie. Wow, dostałem one hit KO. Ok, panie i panowie, to był Enter the Gungeon w Minecrafcie. Mapa zrobiona dla mnie, krótko mówiąc, przez Jakub Tora, który aktualnie no rządzi. To jest najbardziej dopasowana mapa, jaką dostałem. Modyfikacje dostałem strasznie dużo, właśnie musiałem Forge zainstalować. Ogólnie madness, krótko mówiąc, madness. Dziękuję bardzo za tą mapę. Teraz na ekranie oczywiście macie informacje, gdzie wysłać mi mapę, jeżeli chcecie, że ją ograł. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. I cóż, trzymajcie się moi drodzy. Na razie, cześć i pa. Zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale i na kolejne mapki od widzów. Trzymajcie się. Pa, pa.